Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Naszym gościem jest dziś Tomasz Tokarz, czyli motosacz Nowy Sącz. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. No i muszę spytać, czy dzisiaj do studia naszego pan przyjechał motocyklem, czy się nie udało? W tę pogodę chyba ciężko. Tak, no pogoda jest taka, jaka jest. Akurat dzisiaj dość mocno pada, więc dla bezpieczeństwa, no i dla zdrowia własnego po prostu przyjechałem samochodem dzisiaj. No właśnie, sezon już widać i czuć, że się powoli kończy dla motocyklistów. No ale niektórzy zostają na drogach. Jak pan sądzi, możliwość jazdy będzie jeszcze teraz w tym roku? Uważam, że tak, jak najbardziej będzie. Mamy przecież jeszcze zaduszki i wiele takich okazji, gdzie możemy się w kilku przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa spotkać i pojeździć po prostu. Myślę, że ciepłe dni jeszcze wrócą. Natomiast już trzeba zwrócić szczególną uwagę, dlatego że asfalt jest już niedogrzany. Deszcz jakby schłodził te letnie dogrzania tego asfaltu naszego. Więc opony mają mniejszą przyczepność, zaczynają liście padać, więc w tym momencie śliskość jest niesamowita, trzeba się jej pilnować. Deszcz i błoto, które zostało naniesione, powoduje to, że mogą być te uślizgi, więc trzeba zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim rękę z manetki, żeby nie było za szybko. No właśnie, no bo droga jest jaka jest, może być rzeczywiście śliska i ta droga, hamowanie będzie znacznie dłuższe, a jak już kiedyś ustaliliśmy, nie ma przecież opon zimowych do motocykli, więc no, nie damy się tutaj rady w żaden sposób uratować. No to jest ważne jest, żebyśmy sprawdzili jakość opon, czyli to ogumienie, żeby było w miarę nowe, jak najbardziej nowe, żeby miało bieżniki, bo już na slickach się nie da jeździć, w lecie jak najbardziej, bo wręcz odwrotnie one działają. Natomiast tutaj, żeby był ten bieżnik, żeby była zachowana odległość między motocyklistami, między samochodami, bo nie ukrywam, ruch jest coraz większy. Coraz większy jest ruch, dużo ludzi przesiądzie się w tej chwili z rowerów, między innymi z motocykli do samochodów, więc będzie wzmożony ruch samochodów. Myśmy są, przepraszam, że to mówię, ale trochę mniej postrzegani przez innych użytkowników. Nad czym ubolewam, myślę, że to się zmieni niedługo i wkrótce będzie okej. Okay. Także to bezpieczeństwo jest ważne. Musimy mieć całe życie, podkreślam, oczy z tyłu i z przodu głowy i musimy patrzeć, zwracać uwagę. Oczywiście nie szukajmy też takiego prawa, że jesteśmy akurat na drodze z pierwszeństwem przejazdu i tylko my i my w tym momencie mamy przejechać. Lepiej zwolnić, nawet puścić, jak ktoś jest taki roztargniony, który wiedzie po prostu, wiedzie. No i tak jest, ja już nie mówię o ludziach, którzy z premedytacją to robią. Natomiast też życie to jest bezpieczeństwo. Wiadomo, że dobrze jest, jeżeli nawet człowiek z uśmiechem podjedzie i powie, no człowieku, patrz, co robisz, bo to jest istotne. Ale z życzliwością to podkreślamy oczywiście. Tak, tak. No i kwestia tego, że teraz już te dni są krótsze, więc jednak wcześniej robi się ciemno, ta widoczność jest znacznie ograniczona, czasami pojawiają się mgły, więc tutaj czujność kierowcy to podstawa. Tak, nie zalecam w ogóle jazdy podczas mgły czy nocnych jazd motocyklem, dlatego że inaczej światło pada nawet na drogę i tutaj jest, no jeżeli ktoś musi albo tak kocha, to naprawdę zwolnić, bo jest ciężko. Nocą jest jeszcze taka sytuacja, że jest dużo mniej samochodów i pojazdów na drodze. I niektórzy myślą, że po prostu w ogóle nie ma pojazdów. No i jeżdżą jak jeżdżą. Mówiliśmy wcześniej, że warto mieć dobre opony, bo to jest podstawa. A na zimę coś można wymienić jeszcze, bo wiemy, że w samochodach często takie przeglądy się trafiają, ale czy tutaj coś, na co warto zwrócić uwagę, albo chowając motocykl do garażu, żeby go odpowiednio zakonserwować, albo już jeszcze się nastawiając na tą jazdę, czy coś można usprawnić?
To jest ciężka sprawa. Trzeba by było popatrzeć, ja wiesz, sam nie wiem, czy myślę, że miękkiejsze jakieś opony zastosować, nowe opony, żeby one bardzo dobrze przelegały do powierzchni jezdni, żeby to było takie w miarę bezpieczne. Zazwyczaj, no ja jeżdżę na Moto Mikołaje jak zwykle na tych, ale raczej nie zmieniam tych opon, natomiast radykalnie zmniejszam szybkość. To jest podstawa i uważam, że to jest głównie, dobrze jest, żeby były te motory, a są coraz bardziej wyposażone w ABS, tego typu rzeczy, gdzie jest większe zabezpieczenie, te hamowanie, droga hamowania jest skrócona, ewentualnie ten motor się prowadzi równo, nie rzuca nim i to jest dość dobra. No, radykalnie to jest podstawa, żeby zmniejszyć szybkość. Opony są zazwyczaj dobre, tylko no nie ma opon do jazdy zimowej. Oczywiście są triale i tego typu motocykle, które są wybitnie do tego przygotowane, do takich jazd, czy endurasy, które chodzą po drogach szutrowych, czy tego typu rzeczy. Ubolewam, że nie mamy takich torów tutaj do tej jazdy. Wszyscy po prostu źle patrzą na tych chłopaków. Oni kochają ten sport i dobrze by było, jakby się udało gdzieś w naszym regionie jakąś drogę wytyczyć, czy ewentualnie wyłączyć z ruchu, żeby oni mogli w miarę bezpiecznie jeździć. Sezon się powoli kończy. Jakby pan ocenił? Był spokojny w tym roku? No, ze względu na pandemię to na pewno był spokojny. Oczywiście bardzo mi się podoba odpowiedzialność kolegów, motocyklistów, którzy raczej nie wyciągali tego sprzętu ze względu na to, że były takie zalecenia. W miarę możliwości, jeżeli były udostępnienia, no to zachowanie tych odległości, wiadomo, jest kask, no to w tym momencie, jeżeli szyba przychodziła na twarz, to wręcz, żeby nie było trudniej, no to się zakrywało tą twarz tą szybą przy kasku, ewentualnie później się zakładało maseczkę. Oczywiście odległości były zachowane, bo nie ma możliwości, żeby 2 metry jechać za kolegą, bo to się staje niebezpieczne. Wiadomo, że jedziemy prawa, lewa strona na przekładkę, to wiadomo, bo to już w większych grupach. Zanim zaprosimy w takim razie na to, co się będzie działo w Starym Sączu, na tę imprezę, która ma zwieńczyć troszeczkę te ostatnie miesiące, to jeszcze spytam, czy szykujecie się właśnie na Moto Mikołaje, czyli temat, który też troszeczkę tutaj się już pojawił. Chodzi tutaj oczywiście o kwestię zbierania pieniędzy, prezentów i oczywiście pomaganie dzieciakom. Jak najbardziej. Już mieliśmy pierwsze zebranie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. Forma będzie w tym roku nieco inna. Po prostu będziemy prosili Państwa, że będzie pewnie zrzut.pl. Formę będziemy mieć inną. Po prostu jeżeli będą jakieś darowizny, to będziemy przyjmowali. Natomiast sposób doręczenia to będzie mniej więcej tak wyglądał, że pewnie będą grupki mniejsze, będzie po 5 czy iluś tam motocyklistów, czy ewentualnie samochodem podjedziemy. Jeżeli w hospicjum, czy w domu pomocy społecznej, czy gdzieś w jakimś domu dziecka ktoś nam wskaże, ile będzie dzieci, to pewnie postawimy pod bramą jakąś paczkę mikołajową, tak jak prawdziwy Mikołaj zostawiał i uciekał. Tak. I uciekniemy po prostu. I to będzie niespodzianka także. Taka niespodzianka, troszeczkę inaczej. Musimy zachować bezpieczeństwo, to jest podstawa. Zapraszamy jeszcze na koniec w takim razie do Starego Sącza. Tutaj zakończenie sezonu motocyklowego. Co się będzie działo? Którędy będziecie jechać? Bo to zawsze się kojarzy z tym przejazdem ulicami Sądecczyzny. Tak, tutaj serdecznie Państwa zapraszam w najbliższą niedzielę na godzinę 9:00 na ulicę generała Bora Komorowskiego, to jest Nowy Sącz Zawada, to jest obok kościoła tu w Zawadzie i stamtąd błogosławieństwo na drogę i jedziemy przez Krynicę. W Krynicy będziemy mieć utrudnienia, tam są biegi gdzieś przez całą Krynicę. Wiem, że tam w kółko jest, dla nas będzie wydzielony, nie tylko dla nas, dla wszystkich użytkowników drogi będzie wydzielony jeden pas, gdzie ja już serdecznie proszę i przepraszam za utrudnienia, będziemy chcieli przejechać do Muszyny. W Muszynie będziemy chcieli na Zapopradziu zatrzymać się na chwilę, na 5 minut oddechu i później jedziemy bezpośrednio pod ołtarz papieski, gdzie będzie msza święta dziękczynna. Tu z mojej strony witam serdecznie nowego księdza dyrektora Pawła, który stary zresztą motocyklista, jakby nie było.
który nas zaprasza. Oczywiście będą kiełbaski, poczęstunek, tam będzie się można tam zaopatrzyć w pewne rzeczy. No i przede wszystkim to błogosławieństwo, podziękowanie, że tak pięknie minął mimo wszystko ten sezon. Przecież to jest rok pandemiczny. Bardzo, bardzo przykre sprawy dla niektórych ludzi. Niektórzy ludzie przez tą sytuację odeszli. Możemy wspomnieć ich, możemy całą tą sytuację jakoś wspomnieć i przeżyć razem. Zapraszamy do Starego Sącza, czy też właśnie na przejazd, bo można się dołączyć. A zapraszaliśmy razem z Tomaszem Tokarzem MotoSacz, czyli forum motocyklowe w Nowym Sączu. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.